Czwarty rozdział. Obowiązek opiekunki. W naszej grze Plague Tale. Przygody władcy szczurów. I Alicia Derun. Pogromczyni słynnego, potężnego księdza Marka. Bo jak pamiętacie, w pierwszym części głównym antagonistą był ksiądz Marek. Ile to ma rozdziałów? Kto to wie? I know it's hard, but it has to be done. Chyba milion. It's been 2 days. How can you stand there and do nothing? He doesn't deserve this. I'm taking him out of this. A carrier reaching the last threshold is a very rare event, a critical one. Of course, from now on, we need to isolate him. The Order has special buildings. You want to lock him away? Do you know what your brother is capable of? He will do much worse. Hey, he's a child. This is not his fault. And the more you hurt him, the more rats are out there and the more people die. This is why we need to take him away. His power will grow stronger as his days draw shorter. Magister, please. What do you mean? Amicia, Hugo is condemned. The last threshold means the death of the carrier. No, there must be a way. Lucas, your friend bought you time when your brother reached the first threshold, but this is something else. There is no stopping it. No elixir, no potion. Wait, there's an island. He keeps talking about an island. Maybe the macula is behind it. It is a child fantasy. So what's a child's fantasy doing on the wall of your laboratory? Yes, what's out there? Poor girl. You're running away from reality. You must accept your brother's fate and your own. And the fate of a protector is to do as the Order commands. I don't give a damn about your order! I don't know you, I don't work for you! Let me see him! Hugo is tired, Amicia. You can't enter his room in your state. Let me pass! Not until you've calmed down. You said it yourself. The macula feeds on his emotion. Ah! We are going to the Order's quarters in Marseille as soon as possible. I've got a boat and a man, Joseph, waiting at the harbor. He needs to be warned. As for me, I'm going to rest. Let me know when you're ready to go. Lucas, please go to the harbor and find this Joseph. Yes, Magistra. Amicia. You should come. Be careful, both of you. Are you all right? No. Did you know? Nie do końca. I wanted to tell you, but. Nie do końca. Trochę. Rozjuszona jestem. About my brother, Lucas. I didn't know Magister Vaudan would tell you like this. Lord, I can't. Ugh, let's just keep going. Fine. Dobra, chodź. Mamy teraz zadanie dotrzeć do portu, dobra. Znowu wychodzimy ze swojej chawirki. Idziemy teraz do portu. Luźna sprawa, bo teraz tylko zwykła przejażdżka, przejście po mieście, więc raczej nic nie powinno się wydarzyć. Koloseum, ach, tam to były czasy, co nie, z Lukasie, jak przechodziliśmy przez Koloseum i walczyliśmy z armią szczurów, a było to raptem wczoraj. No niestety, Hugo Derun, jego stan kadza pogorsza się z każdą chwilą, a raz z nim miasto zaczyna, miasto zaczyna odpierdalać. Niedobrze. They're locking down the whole city. Remember the locked district. They wouldn't dare purge a whole city, would they? I don't know. We need that boat quickly. Ta, niestety sytuacja jest poważna. Na kaca zaczyna cierpieć coraz więcej ludzi. Szczury wychodzą na ulicę. A Hugo Derun cały czas jest w trzecim stadium kaca i nie jesteśmy w stanie go wyleczyć. Sytuacja zaczyna się robić gorąca. Niedobrze. Ale chodź, strukasie, dupasie. Musimy jak zwykle być czujni i unikać tych gałganów żołnierzy, którzy chcą nam wpuścić w pierdol. Now tell them what your control means. Look, that watchtower at the back. It leads to the harbor. Get ready, men.
We'll move our load to the docks soon. The docks? That's where we're going, isn't it? Those cages on their cart. I think they're bodies from the arena. So this is where they take them. Okej, czyli co, zabierają ciała ludzi skacowanych z areny tutaj? Czy tylko czemu? Co oni z nimi chcą zrobić? Nie lepiej było ich zostawić tam? To były takie ładne punkty ozdobne w sumie. Czy ty powiedziałeś, wstrzymaj się z procą? Proszę cię, młody gówniaku. Jak będę chciała się wstrzymać z procą, to się wstrzymam z procą. Proszę mi tutaj nie morałów nie prawić, bo jestem urodzoną zabójczynią, dobra? Zresztą 20 ludzi w tom czy we w te, kto by w ogóle zwrócił na to uwagę? No właśnie, chyba nikt. Kurde, młody gówniak będzie mi tutaj jakieś te morały prawił. Jak będę chciała załatwić kolejnych dwóch ludzi z procy, to sobie załatwię. Brzmi jak w piątek wieczór w centrum Wrocławia, trochę tak. Dobra, chodź, chodź gówniaku, zamknijmy drzwi, żeby przeciągu nie było. No, i klasa. Asked me to ask Magister Vodan about Władka, o wyspę, no i co? In his lodge. What did he say? He said it's just a symbol. A two-peak symbol, just as in Hugo's dream. I know. The island, the macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to feel alone in this. You're not. I'm here. Ej, ale ładna graficzka, nie możecie powiedzieć nie, że gra ma całkiem ładną graficzkę. Halo, otwieraj to. Czemu nie chcesz tego otworzyć? I'm sorry, Amicia. For Hugo. He's not dead yet. Lukas, czy ty sugerujesz, że on zginie? Zakacuje się na śmierć? No właśnie. Ale mnie drażnisz, gówniaku. Bez zabijania jeszcze mi każe. Co za gałgan. Nie no, jak ja nie wytrzymam zaraz, jak będę chciał kogoś ukatrupić, to ukatrupię. Nie jestem w stanie się powstrzymać, to jest zbyt silne. Right there. It's still there. Good. I hope our pilot is too. Good point. Kurwa, jakie pobojowisko ogólnie. Przejdźmy się na pomościk. A, tam jest. Czyli musimy przejść tak całkiem spore kółko zrobić, chyba wychodzi na to. Kurde, tak jakby, nie wiem, nie mógł tutaj podpłynąć do tego portu, tylko musimy iść tam aż. O, kwiatek. It looks so fine. I'll take it. For Hugo. A gentian, I think. I'm sure he'll love it. I'd like to offer him so much more. He loves anything that comes from you. I'm not sure he'd agree. Dobra, kwiatek zebrany. Hugo Derun na pewno się ucieszy, o ile przeżyje oczywiście. A my chodźmy do tego statku. Jakiś debil zaparkował po drugiej stronie portu. Tak jakby nie wiedział, że tędy przyjdziemy, co nie? Cicho, cicho, kurwa. A nie mogę, a tak faktycznie używać procy i dobrze. O bogowie, jakieś tutaj bardzo mroczne przekminy są. Ach, nie interesuje mnie to, ja tylko muszę się dostać do statku. Karnawał szczurów? To coś, co lubię. Fiajek! Zasubskrybował za pomocą Prime! Dziękuję ci, byczku! Piąteczka dla ciebie, cieplutka! GG Chaciksy, witam nowego subskrybenta, przywitaj się! Dobra, musimy podejść bliżej.
To nie będzie łatwa przebrawa, ale najpierw Alicia Derun ma kilka zasad. Siemka, kwiaek. Ma kilka zasad. Jedną z nich: zapierdol cały alkohol, jaki znajdziesz. No, ponieważ Alicia Derun na trzeźwo nie da rady. A przynajmniej niekiedy nie może nikogo zapierdolić sobie legalnie. To tym bardziej nie da rady. Dobra. Nie możemy używać procy. Co za żenada. A kamyczków też nie możemy używać? Żenada, hashtag razy 1000. No dobra, trudno. Dzisiaj robimy misję na cicho. A mogę to otworzyć? To? Mogę chyba. Chodź, pomóż mi, gówniaku, trochę ciężkie. I sru, otwieramy. O, i wskakujemy. Chodź, gówniak. Dobrze. Tylko pomalutku. O, mogę używać, dobrze. A może jednak mogę ich zabić? Nie, tych nie mogę, bo i tak są uzbrojeni. Będziemy musieli ich odciągnąć w takim razie. Ta, musimy się przekraść. Ale nożyk się przyda. You believe they'll make it this time? I believe nothing. I just know bodies keep coming from the city, and we had too many of our own. I should have gone to see my mother when I could. Pray. It's all we have left. And that's not much. Where the hell is this sound coming from? What's making that noise? Co tak hałasuje w tej skrzyni pełnego metalu? Dziwne, muszę to sprawdzić. Debile. Dobra, mamy bardzo dużo towaru, zróbmy sobie, a nie mamy tego drugiego proszku. Dobra, to sobie nie zrobimy. Tak, to było nic. O kurwa, ale pech, uff, mało brakowało, o bogowie. O, tędy dało się przejść. Dobra, nie było tematu. Musimy wejść chyba na górę. Dobra, zaczekajmy chwilę. No chyba nie będziesz teraz tak patrzył, co nie? Przepraszam, panie strażniku, czy może się pan, nie wiem... O, właśnie, to chciałem. Niemożliwe! Ta skrzynia z metalem wydała dziwne dźwięki. Kurwa, no nie przejdziemy, bo teraz drugi strażnik się patrzy w tym samym kierunku. Dobra, musimy jednak... Trzeba to zrobić dwojako. Same as before. Forget it. Nie, no nie da rady. Trzeba odtrącić dwóch strażników. Dobra, niech się ustawi tamten. Trzeba to zrobić dwojako, bo widzę, że nie da rady po prostu. I pójdziemy sobie na górę. Właśnie nie wiem, chyba na górę trzeba. Dobra, jeszcze raz. We've got company. Stay alert. Ale się rozjuszył. Kurwa, no co jest? Kilka uderzeń już się rozjuszył. Chyba trochę przesadzasz, byczku. Rozjuszył się, kurwa. O bogowie. Ja pierdykam, no nie wierzę po prostu. O kurwa. No nie, no kurwa. Nie, no nie wierzę po prostu. No nie da się, dobra, wypierdalam stąd. Kurwa, bez przemocy mówili. Ta, mówili bez przemocy. Mówili, że bez przemocy. No wyszło jak zwykle, co nie? Czyli wyszło jak wyszło. Kurwa, nie patyk, tylko torze. No i wpierdziel mi spuści. Dobra, koniec tego, z noża masz tu za swoje. Kurwa, na cicho miało być. Jasne, cicho. Stupencją w ogóle mogę rzucać, zapomniałem o tym. A co ja tu w ogóle mam zrobić? Dobra. Masz tu z ognia piekielnego. Stupencjo! 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 Chyba nie tędy droga jest, co nie? A, za swoje, byczku. Ogólnie to...
to nie wiem, co ja tu mam zrobić. Stupencio! Good idea. At the flash, start moving. Quickly. We don't have much time. A, chyba że tak po prostu. Nie tak. We've been spotted. Ta, widzę, że zauważyli, ale to już jakiś czas temu, byczku. Miało być nieagresywnie, a i tak wszystkich zabija. Ma za swoje, masz skamyczka, kurwa. Dobra, dostał z pół obrotu. Dobra, rzucaj stupencio. Właśnie ja też nie wiem, co ja teraz mam zrobić, szczerze mówiąc, jak mam być. Ja mam być szczery. Nie wiem, ta brama jest cały czas rozstegowana. A może ta brama? A też nie? Co ja tu mam zrobić? Halo! Halo, instrukcje, trzeba tu dotrzeć do łodzi? No bym dotrzeć, ale którędy jest przejście? Przepraszam państwa, tędy? Tu nie ma przejścia! O kurwa! Ała, ała, ale walu! Masz tu kurwa z procy! Halo! Gdzie tu jest przejścia, się pytam! Dobra, stupencio! Rzucaj to stupencio! Dobra. Wcale nie mam pojęcia, co ja tu mam zrobić. Tu? O, tu coś jest! Chodź, znalazłem przejście w końcu! No, jak to się mówi? Bezbłędnie. Mówili, co tam wspominałeś, Lukas Dupas? Nie zabijaj nikogo, bezszelestnie, niezauważony. Ta, wyszło perfekcyjnie. O bogowie. Jakie pobojowisko. No widzicie, to się dzieje, kiedy nagle wszyscy w mieście dostają kaca. Miasto odpierdala po prostu. Mówił nie agresywnie. Nie zabijaj nikogo. Kurwa, tak jakby się dało. O nie, to szury! Ale jazda! To tylko milion. Ale się tu wjebali. Kurwa! No jak, standardowo, magią. Kurwa, jak się wjebali tutaj. Dobra. Teraz zrobimy trochę magicznej gumy, magicznego. O kurwa, ile tu jest? Poczekaj, co tam mówiłeś, że co chcesz spróbować? Powtórzysz, jaki był plan? Można podpalić, rzucając w nią igniferem światło ognia, szczury, płomienie, spalam wszystko, czego dotknę. Smołę! Smołę można podpalić! Smołę! Ty masz tu, widzisz, jakąś smołę? To jest chyba smoła, co nie? Chyba tak. Dobra, szybko, dawaj! Nie mamy czasu do stracenia! Ach, dziś... It can be pushed. Yes. Ja bym się spodziewał, że dzisiaj na obiad będą świeże szczury, co nie? Jakby to powiedzieć? Nikt się tego nie spodziewał. Chodź, zobaczymy, co jest tutaj. Dobra, wypad! Kurde, co tym się szczurom stało, widzieliście to? Kilka szczurów odleciało. Dobra, młody gówniaku, przypilnuj wózka, ja sobie tutaj... O, fajno. Kurwa, nie bez jaj, muszę chyba więcej noży zachowywać. Masz jakiś nóż może przy sobie, gówniak?
Wiem co powiesz, nie mamy. Ajajaj. Tam by były cenne składniki. Nie ma noża, to nie ma noża. Tu coś jest. Ale bym musiał tam podjechać, dobra. Czekaj chwilę. Tutaj nie leży nóż? Nie, to nie jest nóż. Dobra, gówniak, podjeżdżamy tam, chodź. Dobra, stacja! Coś tu wydawało mi się, że widziałem, ale... chyba mi się jednak przewidziało. Dobra, gówniak, jedziemy dalej! Następna stacja w Ochotsk! I wyobrażacie sobie, że to wszystkie rzeczy dzieją się w Zabrzu? Masakra jakaś! Jedź, jedź. Tyle wystyknie? Kurwa, co to? Jakiś sofa mnie? Dobra, pod... no nie, no nie podejdziemy. Musimy trochę jeszcze podjechać, no. Kurwa, no nie przejdę. No za ciasno jest. A tędy? O, tędy przejdę. No nie do końca widzę, że przejdę. Bo nie przejdę. Pomóż mi. Kurwa, co to jest? Jakiś ten wózek upośledzony jest. Kurwa, cofnij go! Przejdę? Przejdę. Dobra, najsik. Zobaczmy, co mamy w tej skrzyneczce. Jakieś towary. Możemy sobie trochę więcej tego infernusa zrobić. Kolejna porcja apetycznych szczurków. Dzień jak co? Dzień widzę. Dobra, smoła tu chyba jest. I guess. Nie! To nie była smoła. Dobra, o proszę, chyba mam jednak rozwiązanie. Dobra, zajmijcie się apetycznym daniem, a ja przeszukam tą skrzynię szybciutko. Towary. Co jest? Gówniak? Gówniak, co ty robisz? Idziesz? O co chodzi? Najebany jakiś chyba. O co ci chodzi, gówniak? Dobra, widać, że gówniak jest najebany, to mało powiedziane. Zaczynałeś się martwić. Czy już teraz jest git? Możesz przejść? O, ogarnął się. Chodź, chodź, bo te szczury nie będą tego baranka jeść za długo. Let's try through here. I zamykamy. Musimy oszczędzać noże, wychodzi na to, bo nóż się przydaje do otwierania. What a mess. That smell. Tar. Makes your head spin. Lepiej tego nie podpalać. No. Locked from the inside. Look at this. Co tam widzisz, byczku? Coś ciekawego zobaczyłeś? No fajny magazyn, taki klimatyczny. What is all this? A tar workshop. They must use it to seal boat hulls. These mechanisms are still intact. It smells different here. Resin. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. O kurde! Nie, jednak nie! Don't panic! We have resin! Diluent up there and we get tar. Rozpuszczalnika. That barrel is pretty high though. We could find a way to reach it. Let's see. These ropes make the platform move. Operators climbed on it with that ladder behind the grating. We must get over there. No dobra, co to za problem, żeby się tam dostać chyba? Nie przejdziesz się przez te kraty, ten debilu? Nie, ale wiem za to, jak się tam dostać tradycyjnymi metodami. Dobra, młody, ja się tym zajmę.
Let's get to it. Chociaż nie wiem, czy ty byś się tym lepiej nie zajął, szczerze mówiąc, jak mam o tym myśleć, ale dobra. Good. Shall I handle the reservoir part? What do you think? Ta, zajmij się. Yes, go up that ladder. I'll move the platform closer. On my way. Czemu ty masz tam wchodzić? Ja tam chciałem wejść, no ale dobra, niech będzie. Yes. Turn it all the way. Leave it to me. Skakuj! Hold it until I tell you. All right. I'm ready. I'm letting go. Hang on. Whoa. Come back to the basins. Coming. Dobra, niech będzie szybka akcja, dobra. I see. It's alcohol, of course. Dobra, dodajesz alkohol. O nie, tyle zmarnowanego alkoholu. Pouring. Do you know the quantities? No. I'm improvising. Kurwa, tyle zmarnowanego alkoholu, taka strata. O nie! I think you can light it up. All right. Tyle alkoholu, jak psu w dupę poszło! Alhamora! Yes. Well, that's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here. And... Yes, that could work. I'll throw them to you. Dobra, to rzucaj. Really close. Co tam ciekawego masz? Przepraszam bardzo, gdzie ty dorzuciłeś? Poproś Lukasa o składniki. Lukas, do chuja, gdzie ty jesteś? A tam pobiegłeś. Ja cię kręcę, gdzie ten Lukas? Lukas, dawaj! Teraz muszę stworzyć smołę. Uuu! Smoła? Zobaczmy. Między dwie miski. Może pożyć moje dzbany, mam jego... Aha, kumam. Okej. Please work. Let's see what our tar's worth. Alhamora. Coś ty zrobiła. Perfect. Yes. That is already full of tar. Coming. Dobra, działa perfekcyjnie. Ostatni zbiornik to już będzie formalność. Alhamora! No i pięknie, dobra! Lukas, Trukas, kono tu do mnie! No i gitara siema, elo! Idę zobaczyć, co tam było na górze, dobra? Na pewno coś ciekawego, czego nie wziąłeś, zobaczmy... Oho, tak jak myślałem! A, już bym zostawił, nie zostawię tej skrzyni takiej samej w sobie. Kurwa, towary! Dobra, trochę smoły zróbmy w takim razie, ale zróbmy też trochę ognia. Ogień się przyda do robienia tych fokus... tralala, czary mary. Ja spadam, życzę fascynującej rozgrywki na zmienie nocki. Trzymaj się, Stormer, zdobywca, elo, elo! Nie ma tego złego. Alicia Derun, mistrzyni pogromczyni szczurów. Ktoś do mnie pisał, zobaczmy. Nic konkretnego, no i bardzo dobrze. Our boat should be straight ahead, right? Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. So, I was stuck between Magister Vaudan and your mother, and I have no excuse. I was wrong. It's just I wasn't prepared. I can't lose him. I can't. We'll do what's right. We will. Robimy co trzeba. Dobra, koniec tego pierdolenia. Robimy co trzeba, ale no cóż, Hugo musi przeżyć, to tylko potężny kat w trzecim stadium. A teraz chodźmy tutaj, chodźmy na tą magiczną łódź, niech będzie. Czemu ona jeszcze nie sprzedała tego knypka? Nie wiem, szczerze mówiąc, powinna już sprzedać tego gówniaka dawno, ale cóż, cały czas się z nim trzyma.
I to od pierwszej części najgorsze jest to. Dobra, towary, 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 nic ciekawego. Idziemy stąd. Myk. Look, over there. Joe's ship. We're quite close. A, właśnie widzę. Podejrzane. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there. And a barrel of diluent over there. They were making mortar here. Let's use it to open a way to our boat then. Yes. Back to making tar. What a day. Dobra, zaraz to ogarniemy. Więcej smoły, powiadasz. Więcej smoły. See what you do. It controls the footbridge. We need that thing here. Okej, dobrze wiedzieć, jak to jest zbudowane. We're just crossing. Well, you won't. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. O, czyli teraz musimy pomagać panu strażnikowi. Powiem tak. Normalnie spuściłabym ci w pierdziel, ale tym razem przymknę na to oko. Ale tu będzie ciężko się przedostać przez te szczury, tak jak patrzę. O, mówiąc ciężko, mam na myśli, że bardzo ciężko. Dobra. Niech będzie panu strażnikowi, ale hamora! A jednak! He seems reasonable. He's scared. Good for us then. Here's your diluent. Thank you. He doesn't seem to know about our escape. Or he just hasn't figured it out yet. Dobra, byczku. And here we go again. They don't like fire, right? Yes. Ta, nie lubią. I czas tu się trochę zabawić. We have ways. I don't see any torches around. Just wait. Już my to podpalimy, spokojnie. Swoją drogą, jakbyśmy nie mieli składników, to przepraszam bardzo, co byśmy wtedy musieli zrobić? Tak czysto hipotetycznie, załóżmy, że nie mamy. Skończyłyby nam się składniki, to co wtedy? Dupa chyba, ogólnie. Co nie? Bo ni to patyk, ni nic. Tak czysto hipotetycznie, no teraz ja mam ten ogniste gówno, ale jakbyśmy tego nie mieli, to co wtedy? Koniec? To jest w ogóle dobre pytanie. No. Bo faktycznie, patrzcie, tutaj mamy to. Możemy to podpalić, ale gdybym nie miał. That's something. What's that flaming thing? Lucas, that's up to you. Agree. So where are you going anyway? We're fleeing this place. You two don't know how to live a lockdown. Yes, and people are dying anyway, so we're taking our chance. I see. Mam nadzieję, że jesteś wyrozumiały, strażniku. Dobra, poczekaj, poczekaj, trochę niezręcznie to wyszło, jeszcze raz. Ta, widzę. No właśnie, musisz się trochę nauczyć władać tym urządzeniem. I Lukas, dobra? Leave it to me. Niby są tutaj wszędzie, wiesz, składniki, co nie? Żebyśmy przez przypadek nie mieli sytuacji, że nie możemy tego wykraftować, ale ogólnie rzecz biorąc, to w sumie byłoby dosyć ciekawe, jakbyśmy faktycznie tych składników nie mieli. Alhamora. There you go. There's still a boat blocking the way. This one's yours to lift. Muszę ją podnieść. Ajajaj, no dobra. O kurwa, jaka ciężka. Tego co mi to da, że ją podniosę, przepraszam bardzo.
Dobra, to są zagadki, to jest logiczna zagadka. I to nie byle jaka. Chcę tylko tu spojrzę. Dobra, to nie ten moment. Dobra, musimy wrócić do tego lamusa Lucasa, bo widzę, że on nie ogarnie tematu. Surprisingly efficient for civilians. We've had to rely on ourselves a lot. Dobra, łódkę podniesiemy. Lukas, do chuja, teraz tu nie wskoczę. Boże, jesteś tak... Kurde, ogarnij się trochę, dobra? Dobra, styknie. No to czas to zadać kolejną dziurę. Podpalę, nie bój żaby, byczko. Ja się trochę na podpalaniu znam. Ze mnie urodzona podpalaczka. Mi się tak trochę z tym kłócił, czy taka droga czysta. Ale okej. Tak, kłóć. No, the light doesn't reach far enough. There should be a way. Yes. Just throw tar directly into the fire. It will boost the flames for a while. That's... Well, yes, that will work. All right, let's try. Smoła! O kurde, faktycznie, jakie potężne! It worked perfectly. Thank you. Faktycznie, ta smoła trochę wzmocniła. What are you doing with it? That's confidential. Right. Almost there. Ej, co ty, debil nie przeszedł? Przecież podnosiłem mu to. Ach, cwaniak, jak zwykle. Na chwilę podniosłam, to nie, do końca trzeba podnieść, tak? Tak jesteś wygodny. No przechodź. No. Mogę to mu pomóc, a możemy stąd się wynosić. Ach, dobra. Tym razem ci pomożemy, strażniku, żebyś mnie nie oszukał. Jakby ci tu pomóc teraz? To się co, mam coś do podnieść to? O to ci chodzi? Nie do końca wiem, o co ci chodzi, wiesz? A wiem, o co mu chodzi, tam brama jest do otwarcia, dobra. Teraz widzę. Ale Hamora! Time to meet him face to face. We'll be careful. Who knows what he'd have done if we'd met in the city. Follow orders. Yes, no matter what they were. That was good work! We did it! I'm lucky you decided to break the law tonight. We should go now, no? Yes, we're in a hurry. Przed nami armia szczurów. Sure. I'll escort you back home. Actually, we must keep going that way. Impossible. You're going back home. Oh, come on. Let us go. We did our part. The law is the law. Let us pass, or you'll regret it. You're threatening a soldier of the army of Provence? I am. This is too important. Wait. In the outskirts, our men got attacked by a girl and a boy. You! You escaped! Amicia. You could blind him with the tar. I'll deliver justice myself. Say your prayers. Now, Amicia. Ale Hamora! Dobra, zawijam się stąd. Nie, no nie wierzę. Ja mu pomogłam, on nas tak wykorzystał. Standard. Miłosierdzie, i po co mi to było? I'm done trusting any of them. Ta. Jak zwykle, człowiek zaufał strażnikowi, on nas zdradził.
Standard chyba. Dobra, zobaczmy. Dwa ulepszajki mamy. Co możemy? Sprzęt. To mamy za mało. Nie, nie możemy z jakiegoś powodu tego nic się douczyć. A, bo nie mamy tego wcześniejszego. Tak, a Misza ulepszajmy, co sprawia, że może zabijać przeciwników, rzucając słój połączony z igniferem. Silny ogień, to potężne w sumie, że może tak po prostu zabić. Ostatnie jest bardzo dobre, że amunicja ulepsza amunicję, co sprawia, że Odoris wybucha przy kontakcie z ogniem, zamiast nieopancerzonych przy... Nieopancerzonych. Chyba damy te strzelectwo. Dodatkowe noże, ale to jest też potężne, co nie? Że może nieść dodatkowe noże, strasznie przydatne. Nawet nie wiem, czy bardziej przydatne więcej spirytu. Chyba te noże bardziej imo. Idziemy, sprzęt. Za mało materiałów? Co, kurwa? O bogowie, jakie jest drogie. No, ale te więcej noże by się przydało. Nawet bardziej niż to. No trudno. Nie mamy materiałów do większych ulepszeń. Zawijamy się stąd.